Perturbacje polityczne na wschodzie będą trwały i w związku z tym te skutki gospodarcze będą różnorakie, dlatego że Polska na szczęście nie ma związków gospodarczych takich stricte handlowych z Rosją i Ukrainą, bo jeżeli mówimy o eksporcie, to w przypadku Rosji to jest około 4% polskiego eksportu ogółem, w przypadku Ukrainy poniżej 2% polskiego eksportu ogółem, więc wpływ jest po prostu żaden. W przypadku importu oczywiście ten związek jest większy, dlatego że importujemy większość naszej ropy naftowej czy gazu z Rosji, a przynajmniej dużą część gazu. Niemniej jednak, dopóki płacimy za dostawy surowców energetycznych, to raczej nie należy się spodziewać wstrzymania dostaw. A nawet jeżeli one by nastąpiły, no to są alternatywne ścieżki dostaw chociażby już gazu do Polski. Niemniej jednak, kluczowa kwestia tego wpływu gospodarczego będzie się odbywała przez rynki finansowe. I tu sprawa już nie jest jasna, dlatego że rynki finansowe niestety postrzegają Polskę geograficznie jako bliskiego sąsiada Rosji, a stąd budują teorię o wpływie na polską gospodarkę właśnie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. I pewien problem polega na tym, że rynki finansowe są dość nieprzewidywalne w swoich takich poglądach, bo wiemy, że te wpływy faktycznie gospodarcze są niewielkie, w związku z tym, że Polska ma raczej związek finansowy z Europą Zachodnią, z krajami Unii Europejskiej. No niemniej jednak, jak grudzień ubiegłego roku pokazał, konflikt rosyjsko-ukraiński, który wtedy przechodził kolejną taką fazę, silnie oddziaływał na przykład na polską złotówkę i turecką lirę, właśnie poprzez wpływ rynków finansowych, które sobie ubzdurały, że będą perturbacje negatywne dla polskiej gospodarki. I to jest coś, czego się oczywiście powinniśmy obawiać, dlatego że nie jesteśmy w stanie tego kontrolować. Polska nie ma żadnego wpływu na tak naprawdę na kurs złotego czy rentowności obligacji emitowanych przez polski rząd czy przez polskie firmy, dlatego że jesteśmy maleńkim trybikiem w całym mechanizmie rynków finansowych. Zmieniłoby to wejście Polski do strefy euro, bo to byłoby ostateczne odcięcie się od tego, co się dzieje na wschodzie. No niemniej jednak wiemy, że ten scenariusz nie jest rozpatrywany w najbliższych latach, także pozostaje nam po prostu mieć nadzieję, że rynki finansowe koniec końców skojarzą, że Polska nie należy do strefy wpływów Rosji. Pamiętamy jeszcze te zawirowania wokół polskiego jabłka, transportowcy, odszkodowania. No jednak jakiś ten wpływ tych zawirowań na polską gospodarkę był. Część polskich podmiotów, szczególnie w sektorze rolno-spożywczym, wyobraziła sobie, że perspektywa rynku rosyjskiego czy ukraińskiego to jest perspektywa korzystna i długoterminowa i w związku z tym zaczęła lokować dużą część albo nawet główną część swojej produkcji rolnej. To dotyczy niewielkiej części polskich gospodarstw, szczególnie tej właśnie na ścianie wschodniej. A kiedy sytuacja się polityczna zmieniła, a to było do przewidzenia, dlatego że Polska niestety ma konflikt pewien taki długoterminowy z Rosją. No, konflikt polegający przede wszystkim na tym, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej, a nie Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Rosja, tworząc swoją Unię Gospodarczą, konkuruje z Unią Europejską i to jest oczywiste. I Rosja też chce doprowadzić do podziału w obrębie Unii Europejskiej i całym pakcie północnoatlantyckim. No więc nie mamy wspólnych interesów politycznych z Rosją, niestety, a to się przeradza na pewne konflikty od czasu do czasu gospodarcze. I embargo wprowadzone przez Rosję na polską żywność, przede wszystkim właśnie na żywność polską i z krajów nadbałtyckich, no doprowadziła do tego, że część polskich rolników znalazła się w sytuacji złej. Tylko że większość polskich rolników jednak okazała się silnie zdywersyfikowana, a przynajmniej no, nie tak zależna od handlu z Rosją, że było możliwe przeniesienie tego eksportu do krajów zachodnich. I dlatego wpływ na całe rolnictwo, na sytuację polskiego rolnictwa, embarga rosyjskiego jest niewielki. I to pokazuje, że Polska jest po prostu niezależna gospodarczo od Rosji. No niemniej jednak trzeba cały czas uważać, żeby te związki nie wpływały nawet w pośredni sposób na sytuację podmiotów gospodarczych w Polsce, czy mówiąc już ogólnie na sytuację makroekonomiczną. Dlatego, że tak jak wspomniałem, niestety Polska wchodzi w okres różnych konfliktów, bardzo różnych konfliktów z Rosją, której pozycja słabnie na świecie i stąd Rosja będzie wykonywała coraz bardziej nerwowe ruchy na arenie międzynarodowej, a ta arena to jest przede wszystkim Europa Środkowo-Wschodnia, czyli tak samo Polska.